Wiedziałem, że tutaj będzie szedł tymi schodami. Wytrzymałem celownik. No, powiem wam, że w tym trybie, jeżeli mam wyłączony HUD, tym bardziej opłaca się nałożenie jednak tłumika, bo jeżeli ja nie widzę moich przeciwników na minimapie, to z jakiego powodu moi przeciwnicy mają widzieć mnie? Dobra, schodzimy stąd. No tak, pięknie. Dobra, schodzimy stąd. Jezu! No i chyba już nasi przeciwnicy opanują. Akurat idealny moment wybrałem na to, żeby się zaangażować w walkę. Po prostu idealny. Wydaje mi się, że oni tam będą. Fuck. Granat? Że na górze. Dzięki wielkie. Tutaj Agnel pilnuje tych team killi. Ja też rzucę mi apteczki, nie powiem. Ale się przemieszczamy się, a to są miny, na szczęście, sojuszników. Dobrze, dwa zabicia, pięknie. Nie, to są moi. Nie wiem, czy oni są na górze. Dobra, idziemy stąd. Na pewno z laserem byłoby mi łatwiej, ale też laser czyni mnie bardzo widocznym. Jak komuś się świeci w oczy, to w szczególności. Znowu lag, trzeci lag. Nawet będziemy przejmować flagi. A, pięknie! Piękny strzał, dobra, chodzimy ze swoją drużyną. No tak, nie byłem w stanie go wcelować. Szkoda. Trzeba jednak biegać w kupie zawsze raźniej, w kupie ktoś podniesie, w kupie ktoś rzuci amunicję. Rzuci ktoś apteczkę. Aha. No tak, to chyba. Zobaczymy. No boję się po prostu, bo tak łatwo można stracić życie. Jeszcze te przeklęte lagi. Tak! Kurna, co za idiota, no. Och. Dzięki. No. Chyba go zdjąłem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wcelowałem mu w łepek. O Jezus, jeden team kill, dobra, chyba pierwszy team kill dopiero. Tak mi się wydaje. Jezus Maria. Dobra, no to możemy powiedzieć, że mamy na koncie jeden team kill. Chociaż Agnel miał mi tutaj dawać znać, czy faktycznie Ben był. Nie mam kogo z team killa. Okej, dzięki ci wielkie. To byłeś ty. Byłeś nasz z wrog. Dobra, dzięki wielkie za info. Aj,
Mordę. Dzięki, Agnel. Cholercie. Chyba go nie... Nie, chyba go nie zabiłem. Dobrze, pięknie. Może kiedyś nakręcimy jakiś filmik, skoro już znam komendę. Do kręcenia. Jakiś fajny filmik. Pełnometrażowy film z gry, jak Koko zginie. Tak. Nie wiem, ile jeszcze tiketów do końca, zupełnie nie mam pojęcia, ale mnie to nie obchodzi. Najwyżej będą dwa odcinki. Dobra, teraz się przekampimy. Dobra. Wow. Okej, to było mocne. To jest też dobra kampa całkiem. O Jezu, chyba są na górze. Ops. Nie wiem, no wydawało mi się, że on do mnie już strzelał, a potem... Nie, to było dziwne. To było dziwne strasznie starcie. Chyba ja go zabiłem. Agnela ze mną. Jest, dobra. No. Słyszę, że ktoś biega na górze. Boję się trochę tam pójść. Uff, dobra. Bo... bym go nie zabił. No, i padłem. Dzięki. Cel został zneutralizowany, odbiór. Okej, to chyba nasz cel. Nasza flaga, dobra. Znowu lagiem zarzuciło. Ach, cholera. To było słabe. Dobrze, panowie chyba zajęli górę, o ile się nie mylę. Więc można by było ich spróbować za to pokarać. Ach, nie trafiłem. Chyba nie trafiłem. Ah, fuck. Wróg kontroluje wszystkie cele, musimy coś z tym zrobić. Och. To już. Mhm. Ja mam nadzieję, że już będzie mało tiketów do końca. Potem odkryjemy, ile zdołaliśmy zabić tych pentaków. Na pewno jednego. Ale z tym wyłączonym HUD-em to jest bardzo kwestia gry drużynowej. I żeby się wzajemnie wspierać i chronić swoje tyłki. Pojedynczy gracz jest tutaj postawiony w bardzo kiepskiej sytuacji. Że jednak ten plus uda się wyciągnąć jakimś cudem. Otrząsnąć się, ludzie pana pomyślają. Nasz. Nie wiem, gdzie tutaj mogę zająć strategiczną pozycję.
No i koniec. Dobra, zobaczymy kolejną komendę. UI draw enable 1. Wow, 26 do 16. Także wydaje mi się, że zrobiliśmy to niesamowite i niezwykłe wyznanie. True hardcore, nie popełniliśmy ani jednego team killa, ponieważ Agnel miał mi dawać znać, czy był team kill, czy nie. Nie dawał mi znać nawet tutaj zapobiegł rozszerzaniu się plotki, jakobym jednak popełnił takiego team killa. Więc super, 26 do 16. Dziękuję wam bardzo, dzięki ci Agnel, że wziąłeś udział w mojej grze i że pilnowałeś mi tutaj tych statystyk i czasami mnie podnosiłeś. To było bardzo, bardzo przydatne. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego wszystkiego. Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. Pamiętajcie, możecie mi pisać, jakie wyzwanie mam wykonać następnym razem pod tym dokładnie wyzwaniem. Dzięki wam wielkie, trzymajcie się. Hej, hej.